Siemanko, siemanko, jestem Vertes, witam was w kolejnym odcinku z Minecrafta na moim kanale. Słuchajcie, wymyśliłem przed sekundą zarąbistego clickbaita do tego odcinku. Znaczy, może nie clickbait, ale że zdradzam swój jakiś tam sekret. Ale to jest prawda, bo jak pamiętajcie, jak u mnie widzicie coś, co wydaje się być clickbaitem, to u mnie to jest prawdą. Nie tak jak na niektórych kanałach, że na przykład coś napiszą, że super ultra rzecz w Minecrafcie, której nie znałeś, a potem się w odcinku okazuje, że nic takiego nie miało miejsca. Nie, słuchajcie. Skoro wymyśliłem, że zdradzam swój jakiś taki sekret, to wam powiem coś takiego. Słuchajcie, jak pewnie wiecie, mam ten swój aparat, na który, wiecie, obserwujecie za mną, jest takie rozmazane tło. Ogólnie jest git rewelacja, mam ten aparat już w sumie prawie 2 lata, no nie? I mam z nim taki jeden problem i jest w nim taki jeden sekret, który przed wami ukrywam. Słuchajcie, pokazuję wam sekret mojej kamerki. Otóż to nie jest kamerka, to jest aparat, tak jak powiedziałem. Specjalnie jest przycięte zawsze na taki mały kwadrat. Dlaczego ten mały kwadrat jest mały, a nie jest na przykład ta kamerka taka fajna, rozciągnięta, że czasami nie nagrywam na przykład, wiecie, ujęć na cały ekran z kamerą? Otóż słuchajcie, ten aparat jest podłączony do nagrywarki i no niestety, jak to aparaty mają, to jest coś takiego, jak widzicie teraz, czyli tam jest napis, że nie ma karty, tutaj są jakieś duperele na ekranie i ja to właśnie w taki super sposób ukrywam. Dlaczego o tym mówię? Otóż słuchajcie, zamówiłem sobie nagrywarkę, nie powiem, nie reklamuję, która mi to usunie i będę mógł wreszcie, kurde, korzystać w pełni z tego aparatu właśnie na odcinkach. Będę mógł po prostu ustawić większą kamerkę. Co jeszcze będę mógł wstawiać? Na przykład swoje folski jakieś na miniaturki, żeby to lepiej wyglądało na tym kanale, na drugim. W sumie nie wiem, po co tym mówię, ale w sumie, żebyście wiedzieli, że coś niedługo może być zmienione. Słuchajcie, wczoraj, nie wiem dlaczego YouTube nie pokazał wam wszystkim, ale wczoraj był odcinek strollowania, na który was bardzo, bardzo, bardzo zapraszam, bo był fajny. Tak wolałem na początku powiedzieć. Oraz też, skoro już mówię o odcinkach z tego tygodnia, słuchajcie, w tym tygodniu było cheatowanie w Minecraft Party, jak najbardziej polecam, w piątek było Vertes Mistrz Driftowania odcinek na kanale. Słuchajcie, zarąbisty odcinek, zarąbista akcja, uśmiałem się mega. Był super sposób na wygrywanie. To jak chcecie wygrywać w Murder Mystery, to jak najbardziej zapraszam. Było trolujecie podglądam i w sumie to było takie podglądanie, ale się okazało, że jednak trollowałem, także warto ten odcinek sprawdzić, bo też widziałem, że miał dosyć mało wejść, także to jest takie połowiczne trollowanie, także też was jak najbardziej zapraszam. Było Minecraft Nano Party, nowe party, słuchajcie, zarąbista seria z tego będzie i będę tam właśnie zapraszał gości, także też was zapraszam na obejrzenie tego odcinka. A skoro już tutaj przestałem gadać, powiedziałem wszystko, co chciałem, to słuchajcie, mamy mapkę od widza, ustaw automatycznie. Słuchajcie, ustawiam wszystko tutaj na mapie automatycznie. Dobra, zasady, graj no peaceful, czyli nie mogę grać na peaceful, ale zagram na peaceful. Nie oszukuj, będę oszukiwał, uważaj na trolle, nie będę uważał na trolle, będę się w nie łapał. Graj na game mode 0, jest. W labiryntach nie obowiązują zasady. Baw się świetnie, dobra, zostaw diaksa. Nie mam diaksa. Zbieraj głowy creeperów i wither z szkieletów, to punkty. Okej. A także Steve'a, czyli bonusy i Ender Dragona, to ultra punkt. Pod koniec punkty są podliczane. Ostatnie zakończenie. Czyli tu jest koniec mapy? Mapa update'owana. Dobra. Escape by Monter 7777. Znaczy no, Monter 777. Monter, dziękuję ci za mapeczkę, jak najbardziej. I sobie takiego escape'a dzisiaj przejdziemy. Normalnie prawie że 4 minuty gadania. To się u mnie nie zdarza. Ale chciałem wam powiedzieć parę rzeczy tutaj na początku. Mam nadzieję, że wytrzymaliście. Jeśli wytrzymaliście, napiszcie komentarz. Ja wytrzymałem, bądź ja wytrzymałem. O, i będzie super, jak tak napiszecie. O, tu nie ma zasad w labiryntach. Dostałem strzały. Bonusy. Daj mi creeper heady. Jej, creeper heady. Już mam 3. Dobra, szukamy dalej. Dostałem, nie wiem co dostałem, ale mam kolejną główkę. Ej, to kurde, to jest bardziej skomplikowane. Znaczy, może inaczej. To nie jest skomplikowany labirynt, ale jeśli chcę zbierać punkty, to fajnie jakbym był, wow, wszędzie. Co tu się wyprawia? Pozamykane jakieś rzeczy ukrywa monter przed... O, nieźle ci idzie, a teraz wespnij się po tym czanku i zobacz co dalej. Okej. To chyba ten labirynt. Chyba dotarliśmy do początku mapy. Tak, udało nam się wrócić. Słuchajcie, jest prawie... Tak, jest 10 minuta tego nagrania, a ja wróciłem do labiryntu, który mnie zabił wcześniej.
Puf, nie ma. Nie ma tego. Słuchajcie, cheatuję ten labirynt, bo w końcu mogę go cheatować. A cheatuję go z takiego powodu, że chyba ten odcinek leci w render. Golden Apple, to biorę. Cheaty, cheaty, cheaty. Więcej cheatów, no. Okej, okay. Mam lever. Wiecie co? Spawn point. Ja tu ustawię spawn point, jakby mnie tutaj coś zniszczyło. Ej, wait. Mogę sobie kilka. Tak. Uwielbiam. Cheatuję sobie. Dobra. Tyle drzwi mi wystarczy w tym. Słuchajcie. To jest dobre. To jest dobre. Gdzie są te drzwi, które wcześniej widzieliśmy? Tutaj. Dobra. No to cyk. Super. O, no to cyk. No to cyk. 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 Wiem, że mam game mode, spokojnie. Aha, i tu jest tylko takie przejście w jedną stronę. Dobra, czyli dobrze szedłem. Czyli mamy tutaj wejść, tak? Dobra, ideolo. Polished andesit, tak? Pyk, to ja sobie go zabiorę. O, i się ustawił tutaj spawn point. Dobra, w takim razie game mode 0 i teraz wreszcie Vertes może zacząć grać. To jest normalnie. To jest coś, na co czekaliśmy. Co mnie zabije? Mam golden apple. O, proszę bardzo, dawaj to. Spaliło się! O, mży! O, mży! O. O. Stary, co mnie tutaj przytrzymujesz? Kurde, głowa Wither Szkieleta też spaliła. No normalnie. Jak żyć? Że tak zapytam, jak żyć? Skoro mi tu psują takie ważne rzeczy. Ja nie wiem. Dawaj to. Super. I mamy spawn point. Oh yeah! O, czekajcie, to jest główka. O! Dobra. To był tylko problem na linii. Problemy na linii są łatwo rozwiązywalne spawn pointami. Także ja to naprawiłem. Naprawiłem. Uwaga na niewidzialne ściany. O, to jest niewidzialna ściana. Także uwaga, tutaj też jest niewidzialna ściana. Nie wiem, wolę nie sprawdzać. A, tutaj jest niewidzialna ściana. Wait. Czekajcie, tutaj są niewidzialne. To trzeba z tego tu wskoczyć. Hop. Haha, mam cię. Dobra, mamy tutaj, słuchajcie, dużo główek. Kolejny spawn point. Tak. Dobra, patrzcie, jak to się robi. Bierzemy taką główkę. O, tutaj się wstaje. A, okej, dobra. Dobra, no i fajno. A teraz patrzcie. Cyk. Tak się wykorzystuje te rzeczy. Dobra. O nie, tam jest kolejna główka. Ale spokojnie, ja to naprawię. Ja to naprawię. Dostałem potrzebne rzeczy do tego. Także to naprawiam. O, czekajcie, tutaj też muszę sobie jakoś zabrać. O, da się tutaj pójść. O, to tam leży. Dobra, dobra. To niepotrzebnie to zrobiłem. Pyk. Pyk. O, 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 wait, tutaj mogę sobie pójść. O, dobra, jestem. Dawaj główkę. Dobrze, mam główki. Świetnie. No i przeszliśmy parkura. Huhu. W sumie nie rozejrzałem się, czy tam było więcej główek. O kurde, tych główek tutaj jest na potęgę. Bo dawaj główkę. O nie, nie ma główek. Dobra, mam ją. Mam główkę. Dobrze. Jest bardzo dobrze. Mam główkę. Pyk, pyk, dobra, kolejna główka, jednak coś z tej mapy będzie, wiecie, wytnę tamte momenty sfejlowane, że tak powiem, gdzie szukałem, to będzie okej, okay, bo naprawdę działo się grubo, przez parę minut szukałem normalnie jak wrócić na mapę, już myślałem, że nic z tego nie będzie, ale spokojnie, i Vertes zna dobre haksy i wracanki na mapy, także wtedy jest okej. Okay. Dobra, czy nie zostawiłem? Jak to nie zostawiłem żadnej główki? Niu! Dobra, dam radę tu wrócić. Nie takie rzeczy się robiło. Dobra. Pyk. O, dobrze. Chodźmy tutaj. Coś jest? Nie, nie ma, dobra. No i mamy kolejnego spawn pointa. Super, że są te spawn pointy, a nie tak jak poprzednio się zrobiło. Fire resistance. Czemu wcześniej tego nie dostałem? Dobra, czekajcie, główki zabierzemy. Nie chcę główki Steve'a. Po coś
Słuchajcie, po coś ja Minecrafta Premium mam, żeby nie mieć głowy Steve'a. O. Dobra. Coś takiego. Okej, okay, czyli rozumiem, że mamy tutaj nurkowanie, tak? Woo! O nie. No to tutaj. No come on. Czy tu jest jakiś super special dziura gdzieś? O kurde, bella mortadella, co się tu wyprawia? Tu nie ma przejścia żadnego. A ja byłem pewny, że jak tam nic nie ma, to tutaj wskoczę i tu będzie, dobra. Szukamy, szukamy. Tu gdzieś jest super tajne przejście. Gdzieś ta lawa się leje w dół. I musimy odnaleźć to miejsce. Chyba, że się mylę. I... O, jest. Mamy to! Cyk. I nie ma wody. Dobra. Już się bałem, że coś nie tak. Dobra. Pyk, mamy główki. Super, o! Ej, to było kolejne przejście. Czy dało się tam, tylko po prostu to widzicie. To było szkło i trzeba było jakoś wycelować pomiędzy. Ja szedłem, kurde, na równych blokach. I na farcie w sobie spadłem. O nie. O nie. O nie. Jeszcze raz. O nie. Dobra. Hop, hop. Woo. Spawn point. O, umarłem niechcący. No nie, oszukany spawn point. Ze wszystkich rzeczy na świecie to nienawidzę oszukanych spawn pointów. One są najgorsze. Pyk, pyk, pyk. Woo! Oszukane! Nie. Jak przykryje, to teraz mnie nie oszuka? No nie, oszukało mnie. No dobra. Słuchajcie, trzeba to jakoś ogarnąć, żeby to ładnie przejść. Dobra, teraz powinno zadziałać, jak spadniemy. Może wejdę tam? No nic, przetestujmy. O, dobra, to teraz już mogę się bawić. Już oficjalnie mogę się bawić. Także bardzo mi się to podoba. Uwielbiam, kiedy coś się naprawi i nagle dostaje się takiego turbo boosta, nie? Że możecie coś robić szybko, tak ło, wreszcie doczekałem się tej chwili na świecie, kiedy mogę przyraszować, ale kurde, gdy raszujesz, to ci nic nie wychodzi, to nieważne. Dobra, teraz mogę. Pyk. O, nie mogę, czekajcie, bo tam mnie sufit blokuje, także tak czy siak jest, nie fajno, nie? Tylko kurde, weź tu się najpierw dostań. Na prawidłowy bloczek, to będzie dobrze. Czyli co, tutaj mam skakać, a później tam? Czy to nie ma jakiegoś sensu? Nie wiem sam. Mother. Tracker. No dobra, chociaż główkę sobie wezmę. Wiecie co? To może te główki sobie zabiorę. To pójdę wreszcie w miejsce, gdzie nie chciałem iść. O, proszę bardzo, bijemy główkę. Nie! Nie. O, dobra, uratowane. Uratowane wszystko. Wszystko jest pod kontrolą. Kontrola jest najważniejsza. Nie, bo znowu sobie zepsuję spawn pointa. I dopiero będę musiał powtarzać. Dobra, słuchajcie, lecę tutaj, bo tam to chyba po prostu było na zmyłkę, bo widzieliście, nie mogłem się tam dostać. Główki się dało inaczej zebrać. Także zbieramy. Kurde. O! No. Nie oszukasz mnie. Ja jeszcze mam swoje bloczki, które służą do pomagania, także ja sobie z nich korzystam. One są bardzo przyjazne, wiecie? O nie, tam jest kolejny Stevo. Stevo, dawaj na dół. Woo! Dobra, o co tutaj chodzi? To jest jakiś find the button? Bo ja w sumie teraz szukam główek. To jest mój cel normalnie tutaj. O, są pecyki. Dużo łatwiej. No dobra. Dziękuję. Milk. Creeper head. Okej, czyli coś mam tutaj skopać, tak? Co tutaj mamy? Silk touch, unbreaking, efficiency. Czyli co, ja mam tutaj coś kopać? No to kopię obsydian. Nie no, żartuję. Obsydian bym kopał kilka milionów lat, nie? Naprawdę. Zanim by się zniszczył. Paski, to była tu jakaś podpowiedź? Nie. Halo. A wiem, wejdźmy jeszcze do tych piecyków, co tutaj są.
O, widzicie, widzicie. Tutaj coś dostaliśmy. Tytrytryt. Dobra. Aha, czyli dostałem na kilo w żelazny, ale... Okazało mi, że dużo łatwiej będzie z tym, tak? Ale co ja mam tutaj kopać tak właściwie? Coś tu pod tym jest? Tak, tu coś jest. No i teraz możemy, kurde, działać. Dobra, o! Diamenty. Co, mam się tu przez obsydian przekopać? Coś mi się wydaje, że jest taka opcja. To wiecie co? Najprostszy cheating w dziejach ludzkości. O, zapomniałem, że... Już nie mam. Fire resistance. I co mi teraz zrobić, co? Ło, zdobędę to. O nie, nie zdobędę tego. Kurde. Fire resistance i od razu idzie impreza, nie? Tylko gdzie ja tak właściwie mam dotrzeć z tym? Gdzie będzie ten obsydian? Zobaczymy, czy dookoła będzie. Dawaj to. Okej. Okay. A ta lawa to też niezły troll był. Czekajcie, nie. No najpierw dookoła, żebyśmy mieli. Dawaj. No i dobra, mamy dookoła, tak? To mam pomysł, żeby przekopać na tyle, żeby wiedzieć, gdzie ta lawa się znajduje. O! I jako, że zdobyłem dużo, dużo stołna teraz, to tę lawę zlikwiduję. Okej. Okay. Teraz mogę sobie śmiało tutaj działać. Ty, kurde, lawo. Lawo, lawo, ty. Już cię nie ma? Świetnie. Dobra. Może tutaj pod lawą być coś ukryte, ewentualnie gdzieś tam indziej, nie? Ale spoko, że mam taki kill off. Przydałoby się, żeby był jeszcze szybszy. To już by była super gitara ekstra. Tak nawet nie wiem, do czego dążę. Nie było żadnej informacji. Po prostu weź sobie kop. Będzie śmiesznie. Także kopię. Może będzie śmiesznie. Ale się nie znam, nie? Ping, 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 ping. To nic nie ma, zaraz podłogę będę kopał. Bez kitu, to nic nie ma. Albo mam jakiś niefart. Niefart życia. Chyba, że obsydian był na górze, ja sobie tutaj kopię tak po prostu. Żeby było fajnie, nie? Kurde. Czekajcie. Raz, dwa, trzy. Czy jest to jakiś obsydian? Halo. Czy jest to jakiś obsydian? Chyba nie ma. Chyba nie ma. Halo. To co ja mam tam kopać? Dawaj na dół, powrót! Powrót! Wykopiemy wszystko! No jak nic, to jest etap, którego nie rozumiem. Naprawdę nie rozumiem tego etapu. Nic nie zostało wyjaśnione. Jest! Dobra, dobra, dobra. Słuchajcie, taki był ukryty. Tak się ukrył. No, ja wiedziałem, że przy ścianie może coś być, ale kurde... Nie sądziłem, że na takiej wysokości to będzie, no nie? Także dobra, kopiemy. Dobra, Iceback Challenge. Czy to jest dobre miejsce, gdzie kopię, bo tam były dwa wybory. Zobaczymy. No chyba będzie dobrze. No, w sumie cieszę się, że ten kill znalazłem, bo jak miałbym to normalnie kopać, to normalnie bym powiedział, nie, no mapa 0 na 10, zdecydowanie, co to ma być? O nie, kurde, widzicie, a tutaj była lepsza droga? Nie była lepsza, może trochę. No okej, dobra, kopiemy dalej. W takim razie... Kopu i do przodu. Dobra. O nie, odpuściłem, bo już wiecie, już widziałem, że jest końcówka, to stwierdziłem, że zdąży pęsnąć. No dawaj, no okej, okay. A tutaj też była droga, ale pewnie trudniejsza, bo widzicie, tutaj było co dwa. O, jest, mamy to, dobra. Doszliśmy do jakiejś wioski. Jest główka tam i tutaj główka. O, marchewki, to ja sobie wezmę. Dobra, co my tutaj mamy? No mamy układ wioski, ale co z tą wioską, że tak zapytam? Bo tutaj nie ma żadnych instrukcji nigdzie, nie? O nie, to nie pomaga na to. Aż myślałem, że znajdziemy magiczną rzecz do niszczenia główek. Kurde, te główki są wszędzie, to jest najgorsze. Powinny być poukrywane, no nie? To wtedy faktycznie by był jakiś sens, żeby to, kurde, szukać. Kurcze ich. A jakich jest tak dużo, że dosłownie główka na główce, to tragedia. Bo się najwięcej czasu teraz na główkach spędzę. I chyba sobie te główki podaruję. Wiecie, bo jak widzicie, wszystkie główki zbieram, czyli mam 100% główek, to możemy, słuchajcie, lecieć dalej. Dobra, ja te główki zostawiam, jest ich zdecydowanie za dużo. Zabawa to jest po prostu przy tych główkach. O! I jeszcze dalej. Dobra, co my tutaj mamy? Mamy jakieś zamknięte to. Tak, no dobra, to idziemy. Strąć wieśniaka za bramki.
Gdy to pierwsze nie pyknie. Aha, okej. Okay. Ale tu nie ma wieśniaka. Sorry. Chodź, panie wieśniak. Chodź, bo widzę, że zablokowałeś ogłówki. A, może niekoniecznie zablokowałeś. I no to ten. No, come on! Współpracuj. Idzie do tej główek i... O kurde, jestem za blisko, żeby mnie go rzucać. Ty luju, bandyto. Ugh. Skito, jestem za blisko. Trzeba na niego celować. O! Dlaczego? Ha! Gościu, jesteś denerwujący, bagujesz mi się i idziesz ciągle w złe miejsce, weźże. No. Co on się przerobał do tego miejsca? Idź tam. Tam. Idź tam. Tutaj. To jest twoje miejsce. Ja cię normalnie zaraz strzelę. To będzie... Z ciebie miazga sama. Patrz, idź sobie stąd. No. Idź sobie stąd. Nie możesz tu wchodzić. To jest, dostajesz bana na to miejsce. Proszę bardzo, proszę mi tu siedzieć. Dziękuję. Dzięki za przejście mapy, koniec. Trolololo. No to klikam trolololo, bo to na pewno nie koniec. Mapa ma kontynuację, na początek quiz. Czyli widzicie, nie strolował mnie. Jakie zwierzęta dodaje wersja 1.12? Papugi! O kurde. Jaki jest nowy oszklony blok w Minecraft? Oszklony? O nie, to nie była terrakota. Oh, come on. Come on. To jest... Przyznam szczerze, nie oszukuję. To jest najgorsza mapa, jeśli chodzi o spawn pointy. Bo tych spawn pointów tutaj... Kurczę. Nie ma w ważnych momentach. Jak widzieliście na początku, co musiałem zrobić cięcie w nagraniu, to też, kurde, nie było spawn pointa i musiałem szukać, no nie? Także masakra. Kurde. Spawn point. Co każdym tak powinien być spawn point. Naprawdę. To nie boli. Skoro już jakieś komendy się dzieją, no nie? No. Przez jedno R. Ile jest rodzajów drzew w Minecraft? O, kurde. No to... No to 5. Nie? Okej. Okay. No to 6. O, i super. Spawn point. Klik, super. Ender perły. Cyk, proszę bardzo. No i mamy parkura. Jej! A ja mam dalej game moda. No i co? No i co? Skoro to ma być parkour... A, dobra. Zdecydowanie to nie jest parkour. Game mod 0. No to rzucamy perły. Pyk. Dobra. A, to mi tylko daje perły, to nie są spawn pointy. Ale zło. Zdecydowanie zło, jakich mało. A, tutaj da się wejść, okej. Okay. Tak się zastanawiałem. What to biega? To od którego momentu zaczynam? O nie, naprawdę. Od złego momentu zaczynam. O, okej, okay, udało się. O, come on. Ach, kurde. Dobra, teraz się udało. Jest, spawn point. Naprawdę, dzięki. Super spawn point. Okidoki. Dobra, chyba dobrze stanąłem. Huu! Cheatuję! Nie no, zdecydowanie chcę być tutaj. Woo!
znowu jestem w bloku. Ale cheaty tutaj, no nie? Lecą. O nie! Koniec cheatowania. Dobra, w którą stronę? Chyba w tę. Chyba w tę stronę. Dobra, i słuchajcie, patrzcie na to. Pyk. No nie gadaj! Come on! Kurde. Troll nad trollami się znalazł. Jak ja mam to tam teraz? Pyk. Dobra. Uff, teraz zadziałało, świetnie. Teraz arena, nabij 36 expa, a wrota się otworzą. Wow. Okej. Jeden. Czekajcie, bo tu klatę wyrzuciłem. Dwa. No nie ukrywam, że peaceful jest. I miał być peaceful. Pamiętacie? Stało 10 sekund. No dobra, zobaczyłem, może mi zmieniło. Na nie peaceful. Start! Uuu, mamy! Mamy, słuchajcie. Mamy walkę! Mamy walkę! Wow, enderperłę dostałem! Emeralda, nie enderperłę. Co ja gadam? Co ja gadam? Ta mapa jest zbyt dzika. Woo! Nie zdążyłem. Czekajcie, dawać mi to. Pyk! Kurde, wiecie co? Zaraz zacznie mi odliczać i od nowa chyba ich zaspawni. Oby zaczną się rozpisać 45 sekund. Dokładnie tak. O nie, ktoś nie przemyślał, że tu można umrzeć. Idę na górę. Oj. Come on. Muszę to naprawić, wiecie? Czekajcie, naprawię to w inny sposób, bo teraz tam jest podwójna impreza. I zniszczycie. No, zapraszam. No, zapraszam, koledzy. O, nie, ciebie nie zapraszam. O, super. Dobra. Nie chcę się bić. Nie chcę się bić. Nara, cześć, spadam stąd. Peaceful, dobra, nice. Nie, to było zbytnio przerąbane. Wow, przyszedłeś bardzo łatwo część tego escape'a. O kurde. No dobra, zastanówmy się, co mogłoby być tutaj dalej, wiecie? To jest naprawdę długi escape. Ale jest... No ma trochę błędów, niestety ma trochę błędów, jak widzieliście. Kurczę. I nawet nie wiem, gdzie teraz polecieć. Kurde, gdyby tutaj właśnie te spawn pointy były lepiej ogarnięte, myślę, że byśmy więcej zrobili. I nie rozumiem tego etapu, w którym teraz jestem, dlatego sobie tak latam i patrzę, co i jak. Ale ta mapa jest naprawdę pogmatwana, ja nie dam rady jej przejść, wiecie co, i w tym momencie zakończę. Także wam bardzo dziękuję za oglądanie, jeśli odcinek wam się podobał, zostawcie koniecznie łapeczkę w górę, dodajcie film do ulubionych, udostępnijcie na fejsie. O, tu jeszcze jest jakieś... Aha, to chyba Ender Dragon miał tutaj być w tym miejscu. Też możliwe. Dobra, tutaj coś sobie szło dalej. O, tam mnie wcześniej wytypało, także mapeczka naprawdę chyba na 2 godziny. Także za długa. Jak już mówiłem, mapeczki pół godziny max, to jest wtedy super ideolo. Tak, i tutaj jest taki prawdziwy koniec. Po tym kolejnym wielkim parkurze, który... No nie wygląda już ładnie. Już chyba był po prostu taki naciągany. Tutaj wyciąłem z mapy, ale tutaj znalazłem, że o, tutaj był koniec i tutaj wylałem ogólnie lawę, bo chciałem się stąd wydostać. Tak, skończyły się pomysły, czyli to była mapa robiona po prostu, robiona. Czym więcej pomysłów, tym więcej i kurde, za długa. No ale ogólnie, okej, okay, jak mówię, poprawiłbym tutaj spawn pointy, czyli fakt, że jak w labiryncie są jakieś zabijaki, to żeby do labiryntu wrócić, a nie dalej. No i... Jak było kopanie po obsydian, to też mała podpowiedź, gdzie to może być, a nie chować to pod ziemią, by było naprawdę spoci. Dobra, no to co, to ja wam bardzo dziękuję za oglądanie, do następnego, na razie i cześć, hej hej!